Halko? Dzień dobry. Malutka przerwa była, wystąpiła, restart streama. To jak, 20:30 zaczynamy, bratku? Tak, tak, tak. 10 minut idealnie, odświeżymy się, co? Ej, a słuchaj, chodź na bok, ja pogadamy o tym jeszcze. No. Czy na taką akcję potrzebuje klamy, wiesz, do dealowania potrzebuje klamy? Nie, bo jak nas jedną, to dostaniemy za to wyrok większy. Dobra, a jak nas pierdolną, to co mam powiedzieć? W sensie, że to jest dla mnie, że na lecznictwo? Oni to robią na takie, to jest na takiej zasadzie, że jak będą psy jechać, to oni na początku muszą mieć na nas dowody, oni nie wiadomo nam od razu. Oni będą stali na budynku i będą robili nam zdjęcia, czyli oczy szeroko otwarte, rozglądamy się po budynkach. Jak będziemy widzieli jakąś krzywą akcję, to po prostu spadamy, bierzemy zlecenie na inną miejscówkę. Okej. A tak ten gość od zleceń, daleko stąd jest? Nie. A myślisz, że jak ja z nim pogadam, to też mi da zlecenie? No jasne, każdemu daję. No dobra, no to 20:30 zaczynamy. Pokażę jeszcze szefowi, gdzie jest miejsce, gdzie daje gościu zlecenie na paczki, na kodeinę. To się robi na takiej zasadzie, że idzie się do gościa, on daje zlecenie, jedzie się gdzieś na doki, odbiera się 5 paczek, chowa się do samochodu. O, czyli taka smuglerka, smugluś. On wyznacza potem następne miejsce spotkania i szef jedzie w to miejsce i samochodami przyjeżdżają tutaj ludzie z miasta i szef daje te paczki i oni szefowi dają kodeinę od razu. Dobra, pogadamy o tym za 8 minut, lecę na chatę się świeżyć. Już tu parasolkę rozpierdoli, zobacz. Jodź się kręca. Dobra, to za 8 minut pod klatką. Jasne. Chowamy na pewnoż to wytrych. To akurat są legalne rzeczy. Wytrych chyba jest legalny, mamy zapasowy. Gotóweczka nam zostanie, woda, jedzenie. M4 jest nam niepotrzebna chyba. Ale prawdopodobnie to jest jedyna M4 na serwerze, widzowie. Więc coś w tym życiu osiągnęliśmy. Tak naprawdę. Fałszywa legitka, policyjna pałka. No bo na sprzedawcy dragu chyba dobrze wygląda. Pewnie, że tak, na spokojnie. Szefie. Co to jest? Tylko tak szybko szef podnosi od razu. Okej, wiesz, nie przy ludziach, kurwa, będzie przy... Spokojnie, nikogo nie ma teraz. A ten tutaj łysy, to on wie, o co chodzi wszystko. Kurwa, 40 sztuk kodeiny i ile to jest warte? 20 000. Co? No coś takiego, coś w okolicach. Jo, ale to brudnej gotówki, nie? Tak, oznaczone to jest. Znakowane banknoty, okej. Ale spokojnie, ja mam takiego gościa, który od nas weźmie 100 000 za 90. 93 daje. Pracz gotówki mówisz? Świetnie, świetnie sobie to zorganizowałeś, stary. Naprawdę świetnie. Kurwa, ta fura wygląda naprawdę zjawiskowo. Dobra, czas na robotę. Dobra jest. Psy się odbijają, kurwa, jak w kręgle bym grał. A to ma nałożony pancerz jakiś? Ta, no ona jest tak mocna, że jak w kogoś przyjebiemy czołówę, to gościu leci 50 metrów. Pierdol, czy staranowóz, staranowóz. To 400 000 kosztowało. Jod się kręca, stary, naprawdę, no. Ogarnięty z ciebie biznesmen. Dobra, teraz tak, pierwszą miejscówkę, jaką ci szef pokaże, to będzie miejscówka... A, to pojedziemy tu, to będzie miejscówka do roboty kokainy. Szef chce ją zobaczyć, czy nie? Tej, nie kokainy, tylko kodeiny. No tak. To jest bardzo prosta lokalizacja do zapamiętania, bo jak jest restauracja Al Oro, zaraz koło niej jest stacja paliw. Się wie, ale tam się robi kodeiny, tak? Znaczy tam się bierze zlecenie na kodeiny. A, zlecenie, no ale ja nie znam receptury. A, zlecenie na wyrób kodeiny się tam bierze, tak? Nie na wyrób kodeiny, szef. To nie jest tak. Szef nie musi znać składu kodeiny z tego względu, że ludzie z miasta przywożą tą kodeinę. Szef dostaje zlecenie na paczki. W tych paczkach, nie wiem co tam są, telefony komórkowe, buty Nike, chuj wie co tam jest tak naprawdę. I szef te paczki zawozi do ludzi i ludzie przyjeżdżają po prostu i od szefa odbierają w zamian dając kodeinę. I tą kodeinę potem sprzedaje. I tą kodeinę potem się sprzedaje. Dobra, tu jest bardzo ostro. Jak 47, hejbele, palo raz. Tu po lewej stronie stoi gość od kodeiny, tutaj się bierze u niego zlecenie. Zlecenie można brać tylko i wyłącznie nocą. Okej, nocą, ja przedstawię się tylko. Jasne. Franklin, jestem od Steryda, mojego ziomala. Jest opcja, żebyśmy jakoś pohandrowali z tą kodeiną telefonami. Robię w biznesie już kilka lat, nawet Dewey Jewish mnie zna, Billy Lombard, wszyscy mnie znają. Świetnie, stary. Będę wieczorem, na pewno się dogadamy. Dzięki wielkie za zaufanie. Fajny sweter. Elegancko, mówisz, że gitę, że jak jestem od ciebie, to elegancko. No dobra, noc w takim razie... Noc się robi od 8 do 15 kodeiny za jeden kurs. W całą noc jest się w stanie zrobić 5 kursów. Czyli jak dobrze wypadnie, to można zarobić koło 50 kodeiny, tak o. Za 50 kodeiny jest 20 000, za 40 będziemy mieli 16, bo to jest po 400. Ja szybko zatankuję tylko auto. Świetnie liczysz, jasne. Jak na steryda jesteś całkiem bystry. 40 kodeiny powinniśmy sprzedać w jakieś 45-50 minut, coś takiego mniej więcej u ludzi. Ty czapka, co się kręcisz? Mi tankuje auto teraz. A, poważnie kurwa, chłop ci tankuje wóz? No tak, no, a jak? Jasne. Szef taki zdziwiony. Szefa Legii jak tankują? Sam sobie tankuje. A dlaczego? Nigdy nie spotkałem takiego uczucia na parki na stacji. Zawsze, no dobra, okej. Nie no, woła się, stoi zawsze przy dystrybutorze tutaj. Dobra, mamy na full.
teraz pokażę szefowi miejsce, gdzie jest gościu, żeby sprzedać. Oczywiście. Sprzedać, tak, zlecenie na sprzedaż, oczywiście. Znaczy, no zlecenie na sprzedaż, no. Ale nos ma tak ostry... Miejsce na mapie, no będzie musiał szef zapamiętać, ale... Kurwa, kilo. Szef na miasto, to na stówę szef ogarnie to. A pewnie, jest, że tak. To bardzo charakterystyczne miejsce to jest. Już nie pamiętam, gdzie był tam ten chłop, serio, już nie wiem, to jest to miejsce było. Z tunelem, gdzie w centrum miasta jest właśnie ten tunel. Przejazd przez tunel, to jest mechanika zaraz. Jasne, zlecenie na sprzedaż kodeiny, yeah. Jest ten tunel teraz, po prawej stronie mamy. Szef kojarzy, tak? Jaki zaraz skręcę. Kojarzę, tutaj jest. Tak, jasne. No i tutaj stoi gościu, w tym miejscu. A Billy Clipper, kurwa, znam, jasne, że tak. Auć, o. I tu sobie weźmiemy zlecenie na rzeźnię paletą. Co ma, kurwa, płotki? Ma, no. A wybieramy zlecenie sobie? Tak. Szef weźmie zlecenie i wybierz usługę na... Usługę wybierzemy sobie na rzeźni paletą. O. Ale to... Gdzie to? A jasne, rzeźnik paletą i wybieram, tak? Tak. Ej, poproszę na rzeźnika. Dziękuję. Stary, ja pierdolę, ty masz siatkę połączeń, kurwa, mordziu. Siatkę to ja mam tych ludzi, co sprzedają. Szef sobie wyobrazi, że kurwa... Akcja. Trzech typów, kurwa, chce sprzedawać za 50% ceny, gdzie mogliby to mieć dla siebie, no. Ja się szybko przebiorę tylko tutaj. Jasna sprawa. Ale czegoś normalnie w budkach emu zapierdala, kurwa, w sierpniu? Jebany, mają styl. Jebanie hipsterzy, czy tam streetworkerzy, czy streetwearowcy, właśnie. Dobra, i teraz tak, ja nie wiem, jak szef się na to zapatruje, ale ja ogólnie robię tak, bo to miejsce na rzeźni jest bardzo popularne. Aha. Ja znam tą miejscówkę i po prostu jak ktoś przyjeżdża, to ja go od razu kroję ze sprzętu. Kosę przystawiam do nerek i kroję go z całej kodeiny, którą ma przy sobie. O, konkurencję, tak? No mało tego, jeszcze robię tak z tym Edim. Wiesz, w który Edi, ten co z puchy wyszedł, w tych portkach. Tak, jasno, że kojarzę, pewnie, że tak. To z Edim robimy tak, że znamy miejscówkę właśnie z tych zleceń na kodeinę, gdzie te paczki się oddaje. Znamy miejsca, gdzie po prostu przyjeżdżają klienci, gdzie ludzie stoją. I możesz ich zaatakować. No właśnie, czekamy sobie tak do drugiej, trzeciej w nocy i lecimy normalnie na grubo z klamkami z nimi. Bierzemy typa, wywozimy, zabieramy mu cały sprzęt, który zrobił przez noc. Kurwa. Tak robimy cały czas. Przecież mam telefon. Siemano, fanboy z tanki, co tam, gruba? Hello. Siemanko, co porabiasz? Posiadam, że śmierci, kurwa, i szukam podróżki. Dzień jak co dzień, słuchaj, gdzie jesteś? Bo teraz na robotę z terytem jedziemy, może się przydasz do czegoś. A gdzie jesteś? Wyślij GPS-a, przyjedziemy po ciebie. Na chatę nie przyjedzie. A bo dawaj na chatę, dawaj pod chatę, wiesz gdzie jest chata? Wiesz gdzie mieszkasz, kurwa? Nie. No to dawaj tam, czekamy. Nie, no, i dalej. Ja mu dam kodeinę też. Tanking wstał, spał w śmietniku znowu. Sobie polecimy. Tak, pomoże nas. Ściągnę tylko kominiarę, kurwa, żeby nie było pod chatą. W ostatnią nockę, no wczoraj praktycznie w nocy, jak pojechaliśmy o 3 nad ranem, to skroiliśmy typów na 300 kodeiny. Wow, ale rzut, przechwyciliście przerzut kodeiny. No i mało tego, dogadałem się jeszcze z kujem ogólnie, żeby mieć jakieś plecy na mieście, no bo kurwa, no nie mam praktycznie nikogo, jestem ja i Eddie. Was nie ma, jeszcze jak był Michael, Trevor, no to tam mogłem coś podziałać więcej. Ale jak nikogo praktycznie nie ma, no to co, no dogadałem się z kujem, że mam u niego plecy. W momencie, ale kiedy coś się dzieje, na przykład dzwonisz, nam... Dzwonisz, a płacisz mu za to? No nic, na razie, jestem tam dogadany, także jestem dogadany, no po przyjacielsku, tak to powiem. A, rozumiem, ale wiesz, jak ty chcesz od niego plecy, to czasem też od ciebie będzie chciał przysługę. Ja mu powiedziałem, że jak będę kroił typów, to po prostu w momencie, kiedy będę kroił ludzi z kodeiny, to tam jakiś procent za to mu oddam, tam po 50 dolców z jednej kodeiny, nie? Tak mniej więcej to wygląda. Okay. Ale w razie W, no to mam od razu... Ja dopiero zaczynam poznawać ten kodeinowy biznes. Zobacz, ile naprawdę z tego kasy jest. Dobra, szef, poczeka tutaj chwilę, poczekamy na ten kino, ja skoczę dla niego po sprzęt. Jasne. Parkowanie w tym miejscu to zły pomysł, moim zdaniem. Dlaczego? No to już ludzie się kręcą, zaparkuj tam dalej, wariacie. Albo ja przyjadę, zaparkuję, daj spokój. Dobra, ja to szef przejedzie, no. O Boże. Uwaga, Marania, oj, uwaga. Peaky Blinder, kurwa, ruchy. No się wpierdalają pod maskę, co jest grane? Teraz stylowo odpalam szluga. Jak pierdolony gangster. Siemano, grubciu, ale fajny bucket head. Niezły styl. Słuchaj. Dobra, pakujemy się. Wsiadam, nie będziemy tu rozmawiać, o kurwa. Słuchaj, dużo jest lamusów jakiś, kurwa. No wiesz, gangsterski świat, dzieciaki, dziewczyny. Luby, weź, zerknij do podłokietnika. Bajka szmata, coś zaczekaj. Zaczekaj na nie. Co się stało? Może coś chcą od nas. One, stare. Jakieś... Robotę do wydaje mi się, że one mają swoich fagasiurów już. W zajebistych sportowych furach. Gruby, zerknij do schowka, zerknij. Dobrze, zerknij. Mam do niego zagadać? Tak, do gościa zagadaj i weź, kurwa, rzeźnię paletą.
Zlecenie dobra. Rzeźnie paletą. Tak, weź od niego zlecenie okay. Rzeźnie paletą. Co, nie może z podłokietnika wyciągnąć, kurwa, no gadżetu? Nie może, kurwa, no. Jakby pączki były, to by od razu znalazł. Pod łokietnikiem masz gadżety. Uże, ile? Idziemy to opierdalać. 40, ja pierdolę. Dzięki temu zarobimy kasę, a dzięki tej kasie uwiedziemy takie piękne kobiety. Pomasz. No co, to ty gadasz? A słuchaj, nie wiem, czy się chwaliło, ale kilka dni temu kupiłem sobie LG. LG Retro za 800 tysięcy. I wsadziłem w to jeszcze 150 tysięcy tuników. Ogólnie mam furę wartą milion dolców, rozumiesz? Każda dziwka się ślini. A jak przyjechałem, stary, na warsztat, to wiesz, co powiedzieli do mechanicy? Kurwa, myślałem, że to szef przyjechał. Kumasz, bo nie, że szefowie, że takimi forami. Jestem jebanym szefem. Oszty. Oszty, właśnie tak mu to skomentował, bratku. A masz jakieś 500 koła pożyczyć? 500 koła nie mam, ale ruszam w powrotem z kasą, mam 30 koła, ale stary ma taki biznes, że tygodniowo będziemy kroić milion, na pewno. Nie, stary, powiedz mu. No jest dobrze, jest dobrze. Aha, właśnie jest dobrze. Pierdolę. Mam ludzi, którzy zbierają kodeinę i którzy handlują kodeiną. Za darmo pieniądze praktycznie. Aha, i będziemy mieć ten szmal, stary, grubasku, kumasz? Pięć dni zebrałem 400 tysięcy razem z przepraniem. Kupiłem sobie za 400 tysięcy samochód. Waha. O kurwa. Głodni jesteście coś? A, Stankin, bo ty nie wiesz, bo ja cię dawno nie widziałem. Ogólnie w Burgershocie jest umowa z Burgershotem podpisana. Możesz jeść za darmo, ile chcesz, kurwa. Serio, stary, serio. Zajebiście. No i co, jeszcze szef, właśnie. Z medykami nie udało mi się dojść do porozumienia. Za dużą zniżkę po prostu chcieli i powiedziałem, że pierdolę, to nie będziemy za darmo internetu dawać. Domyśliłem się, jak widziałem konto firmowe. No, znaczy konto firmowe jest takie z tego względu, że ja też byłem, kurwa, w tym... W Europie, kurwa, na tych... Na seminarium takim, jak ustawić bieżnie, żeby psy się wypierdalały, także kurwa... Bo prowadzą takie seminaria? Świetnie. Tak, prowadzą, takie specjalne, żeby kurwa wolnie biegali z kurwy syny. A słuchaj, a zdarzyło ci się, że na przykład, że podczas takiego dealowania podjechały psy? No, ostatnio 70 miesięcy wyłapałem. Ale za... O kurwa. Myślę, że to bezpieczniejszy biznes. A, znaczy okay. 70 to ogólnie wyszło tak, że miałem przy sobie zadealowanie dostałem za klamkę, bo miałem przy sobie kopyto. No i jeszcze miałem obrazy policjanta przez kurwa 20 minut. 20 minut mu ciupałem skurwielowi. Ciupałeś 20 minut? Tak, w celi, wszędzie wyzywałem ich wszystkich, bo kurwa no nie wyrobiłem. Bo wiesz, jak to jest, kurwa, te kurwy jebane przyjeżdżają, nawet bez żadnych podejrzeń, pierwsze co to przetrzepali mi kurwa auto. I wlecieli od razu, nawet bez żadnej gadki, ręce, gleba, kurwa, skuli mnie, mówię, ty to nawet nie porozmawiamy, a oni, że nie, bo dealujesz. A ja mówię, skąd ty wiesz, że ja kurwa dealuję, jak ja grilla mam, kurwa, kaszanki mogę im opierdalać, co ty pierdolisz do mnie, nie? A on mnie normalnie na glebę wyjebane, kurwa, i na dołek. To już chuj, jak już leciałem na dołek, to już wyjebane miałem. Wiesz, że nie chciałbym mieć w ogóle takich, żeby w ogóle policji nie chce nam widzieć, stary. Jak coś się będzie działo, to się w krzaki chowamy, bo się wdalamy. Czy nie, zostajemy w samochodzie, Kurwa, zostajemy tu, w samochodzie. Tu się dealuje? Tak. Zajebista miejscówka tu jest. No rzeczywiście, od chuja klientów, stary, a się nas rzucają. Ale nie, spokojnie. Klienci będą przychodzili w chwilę. Tylko, że teraz tak, mamy tutaj tylko dwie drogi. Jedyną opcją, żeby psy podjechały, to jest od drugiej strony masarni tutaj, tej rzeźni całej. Aha. Mogą wejść i się rozglądamy po prostu po dachach. Jak psy będą jechały, no to oni gdzieś sobie staną, stają na dach i próbują mieć dowody. Czyli dowody zbiorą takie, że muszą mieć zdjęcia. W momencie, jak widzimy, że psy podjeżdżają, to po prostu spierdalamy stąd od razu, tutaj w lewo na Montchilia, jebane mamy. Jasno, ostatnio... obserwujemy i sprzedajemy, jasne. Ostatnio z Michaelem, kurwa, jak podjechaliśmy pod górę, to nawet nie dojechali do nas do połowy górki. Nice. To teraz co musimy zrobić? Teraz czekamy na klientów. Klienci sami będą przychodzili do nas. W tym miejscu czekamy? No, szefie, ten gościu, od którego wzięliśmy zlecenie, jak szef sobie spojrzy w GPS, on nam zaznaczył na GPS-ie miejsce. Tak, widzę, no. No i to jest właśnie to miejsce, w którym musimy stać, żeby ludzie do nas przychodzili. Bo ludzie dostali cynę po prostu, że w tym miejscu będzie dealer dzisiaj. Spytaj i zawsze w samochodzie trzeba czekać, nie tak? Chce kupić można wyjść przed samochód, no możemy sobie wyjść, nie? I stanąć. Tylko musimy mieć oczy tutaj dookoła głowy, nie? Jaha, a jak przyjdzie, to ja muszę wysiąść z samochodu, czy on sobie na przykład przez szybę? Tak, trzeba wysiąść, przez szybę nie weźmie. Jasne, normalna dealera, wiem o co chodzi. Czy no normalna dealera, nudne zadanie bardzo, idzie do nas pierwszy klient. Nawet dwóch. What's cracking, Ernuchu? Na co się kapisz, ha? Wiesz, stałem być groźny, żeby wiesz. Siema, mordeczko. Trzymaj tutaj dobry towarek. Nie będziesz kaszlał, kurwa. Będziesz zapierdalał, się buty będą świecić. Ty, a czemu ode mnie nie chcą? Przyjdzie zaraz pewnie ktoś do ciebie, spokojnie. Trzymaj, bratku. To jest kolejna najlepszej, kurwa, wartości. Najlepszy, kurwa, gadżetów.
Dawaj kasy, spierdalaj z garduchu. Pojebałem teraz 3 kodeiny za 1200. Ej, ta robota jest dla mnie, uwielbiam tą robotę, stary, uwielbiam to. Czuję się jak sprzedawca najlepszego stawku. Będziemy bogaci. Zapraszamy z tego spora sprawa. Dobra, jeszcze na mieście jest tak, na mieście można dealować jeszcze dwoma szczepami jazzu. Jest Lemon Haze i Amnezja, z tym, że tak, no Lemon Haze chodzi za 500 i Amnezja chodzi za 600. Tylko, że problem jest taki, że żeby posadzić kurwa Lemon Haze'a, to trzeba spędzić nad tym 5 godzin. 5 godzin, pielęgnacja, ale stary, jakbyśmy mieli cały asortyment, czyli całą paletę dragów, ludzie by nas uwielbiali i brali od nas tego mnóstwo. Aha. Tak, ale szef, weźmie to szef na chłodno, bo w momencie, kiedy trzeba zasadzić i czekać 5 godzin, podlewając to co 40 minut, bo co 40 minut trzeba lecieć na miejscówkę i podlewać. To tak naprawdę lepiej się opłaca w nocy przerobić 50 kodeiny i tą kodeinę 50 wiem, sprzedać. Ale wyobraź sobie ogarnąć po prostu tego rolnika jakiegoś dobrego, który będzie to ogarniał. A nie ma co się ograniczać, stary, bo będziemy mieć więcej rzeczy, to będzie więcej ludzi podchodzić, jestem o tym przekonany. Tylko, że ziaren nie można kupić, a ziarna wypadają tylko z chat, nie? Okay, to jest właśnie problem. Mało kto chce sprzedać w ogóle ziarna jazzu. Jebany jazz, pierdolony funk, zakręcony quickstep. A co u was, co na siłowni, bo nie było dobrze? Na siłce zaczęły psy chodzić, troszkę spadły chyba wyniki, ludziom się chyba nie chce w wakacje. No tak to po staremu, kurde. Mam jeszcze przypomóc, a już szkoda gadać, psiarskim je spisywał. Ktoś do tego psa zaczął strzelać, postrzelił go. I psy myślą, że to ja. Spokojnie, mordy, jest teraz tak, za 2 tygodnie jest otwierana gala MMA. MMA? Połowie, jak to organizuje? Spadinho, słyszałem o nim, jest jakiś gruba szecha na mieście. Tylko, że to nie jest tak, że to jest nielegalne, tylko to jest centralnie legalne walki to są. O, to może ja się dopiszę. Będzie Hano, na razie są ludzie wybierani przez Spadinho, którzy w jakiś tam sposób są charakterystyczni i on sam wybiera sobie ludzi, nie? Ja mam walczyć z jakimś kurwa grubym policjantem na tej gali, tam podobno w chuj siana można zgarnąć. A może bym się też zapisał, żeby mnie do szefa siłowni by nie chcieli na takiej gali? No kurwa jak nie, to jeden telefon. Zagadam do niego. No to ja też. Ale to spokojnie. No. Siemano, bratku. Hej, Malenia, halo, tutaj. Mam sporo kodeiny, które możesz spierdalać ze Sprite'em. Tutaj do nas, jasno, zapraszamy. Śmiało, mam tego sporo. Ciemno, wreszcie, czego się potrzeba? O, stara Suza, zmieniłaś się, pod stołu chce wyglądać całkowicie inaczej. Trzyma, ile tego chcesz? Dobra, a to będzie 800-600 dolarów. To jest kurwa. Jak we trójkę się sprzedaje, w trójkę jak się sprzedaje, to wolniej to trochę idzie, w dwójkę jest najszybciej. Bo ci klienci, kurwa, jakoś chujowo, kurwa, o, ćpun idzie, kurwa, ten po imprezie lata, aż mu się buty świecą. Jebany 2 tygodnie bierze. Chyba po maturce. No bo to jakiś profesor jest. On nie śpi w ogóle. Na molo to przychodzi co chwilę. Ty, ja pierdolę Izak. Co? Jaki Izak? A no nie znasz tego streamera z Ameryki? Izak Trampoline? Ten co gra? A, nic nie widzisz, gruby. Gość wygląda jak Izak Trampoline. No i 1600 zarobione. Holy crapin. Halo, siema Mordo. Powiedz mi taką rzecz, masz już wszystkie miejsca na tą galę MMA zajęte? Dobra, kiedy możemy się spotkać, żeby porozmawiać? Gangsterskie rozmowy to uwielbiam. Dobra, bo mam tutaj właśnie 2 kolesi, którzy by też chcieli. Jest jeszcze Stankin. Powiedz mu, że gruby to zawsze mamy tak 2 kolesi i Stankin. No to tam już sobie ogarniesz, nie? To za ile? Za godzinkę się odezwać, coś takiego? 2 kolesi i Stankin. Dobra, gitara, jasne. Dzięki Mordo, na razie. Dobrze kminisz, jak ci, no. Dobra, on powiedział, że jest wszystko git, że będzie rozmawiał. A co? Do godzinki powiedział, że się odezwie i będziemy jechali na rozmowę. A co jest do wygrania, powiedz mi? No pieniądze, kurwa, Stanki. Dla ciebie to, kurwa, 12 tuzinów pączków. Z lukrem, kurwa, z czekoladą, chłopie, posypane, kurwa, skórką pomarańczy. Nie wiem, ile pieniędzy, powiedział, że dużo pieniędzy. No to jeżeli to jest gala, wiesz, to nie jest gala zamknięta, tak jak tutaj szef robił, tylko to jest gala już otwarta, no to podejrzewam, że tam zakłady będą szły grube. Wszyscy będą mogli na to przyjść. To nie są goście zaproszeni, tylko to są wszyscy z całego miasta. Nieźle. A ty czapkę ubrałaś, kurwa, myślę, że cię nie poznam? A, to ty, siemano, trzymaj. Trzymaj, wariatko. Co ty, kurwa, gadasz? No, ja ruchałem wczoraj. Nie powinien się spoufalać tak blisko z klientkami, wiesz o co chodzi? Ale to jest cieki, kurwa. Dobra. Kozacka robota, stary. Po co ja w ogóle się bawiłem w tą siłownię? Mogą dziecka sprzedawać dragi. Nie dość, że się, kurwa, człowiek nie męczy, to się, kurwa, nie męczy. Zajebista robota. Nie no, siłownia jest zajebistą przykrywką, także... Tak, teraz to wiem, ale... Dealowanie za mną jest zajebiste. Opieram się o bagażnik, zarobiłem już na karnet. Ej, kogo idzie? Ej! Air Force zapierdala, no. Ty, halo! Kurwa. Kurwa, jak się rozbrują.
Siema, mordo. Troszkę tak z nienacka zszedł. To nie za jakiś pies? Znasz go? Nie, Air Force, on z wojny. Okay, Air Force. Cały żołnierz. No idź, puszczę cię, bo jeszcze mnie najebiesz, kurwa. Masz jakiś problem, stary? Ha? A czy psy mają jakieś zgłoszenia? Mają cały czas. Jak to, kurwa, cały czas? No, niektórzy ludzie dzwonią, wiesz, no, z okien patrzy, na przykład ktoś z banku widzi, że, kurwa, dealujemy, no to zadzwoni na psy. Trzeba się rozglądać po dachach, nie? Psy na początku muszą mieć dowody na nas, czyli będą robili zdjęcia. Nie mogą tak sobie wlecieć. Dobra, to co, jak opierdolimy wszystko, to uciekamy stąd? A masz tego więcej? No mam na chacie jeszcze z 200. Ej, a pokazałbyś mi jeszcze raz ten system pobierania tej kodeiny? Chętnie bym spróbował tego chociaż raz, jest akurat noc. No to w nocy trzeba, no. W nocy, jasne. Co, chcesz teraz lecieć? Znaczy nie, jak sprzedamy, mówię, tak później, bo tak szczerze powiedziawszy, to kurwa zapomniałem, gdzie ten chłop pierwszy był, jak mi pokazałeś przed chwilą. Po prostu no jak, szef jak sobie otworzy tutaj GPS-a w telefonie, aha, mapy Google, aha, to wygląda to tak, że jest ta restauracja Al Oro. Widzę, wiem, mam, Ristorante no, jest... Al Oro. I po prawej stronie jest ten parking. Niebieski. No to jest ten parking, tam z boku tego parkingu. To będę się kręcił, świetnie, dobra, i wszystko wiem. A tamten pod tunelem jest. Tamten pod tunelem. Siema, kurwa. Daj oliwy do gazu, dawaj. Ale kaskę, trzymaj się. A wiesz, jutro tej samej położę w tym samym miejscu. Kodeina, jakbyś zajebał, to biegniesz jak pojebany? Naprawdę, wytrzymałość zwiększa, ale potem człowiek jak... Siema, Wagos, co tam u ciebie? Trzymaj tutaj, jak na dzielnicy, ty, kurwa, od ciebie przyszedłeś do paleto po towar? Ja pierdolę, gościu. Przecież cię nogi chyba bolą. Pewnie przypoma na mieście, musi się ukrywać. Może to 3200, to jest ziomek, który bierze. No? Ile wziął? 1200? No, a powiem wam jeszcze jeden numer. Czasami zdarza się taki klient, który weźmie wszystko. Ostatnio dealowałem z Michaelem na molo, kurwa, i przyszedł do niego gościu, który od razu za jednym zamachem wziął mu 30. Tak, o, po prostu. Ja już mam 3200. A ja mam... Mam 4400. Też mam 3200, więc całkiem nieźle. A słuchaj, a pranie kasy, bo prałem w zasadzie w takiej rzeźni, robiłem lewe faktury na rzeźniku. Są jakieś inne sposoby? No jeszcze taksówka jest. Trzeba taksówkę kupić za 24 tysiące i na taksówce jeździć. Niby się bardziej opłaca. Okej, ile ta taksówka kosztuje? 24 tysiące? 24 tysiące, no. Ale jest lepszy sposób, bo ja mam ludzi na mieście. Wczoraj na przykład 45 tysięcy brudnej sprzedałem za 40 tysięcy czystych. Ja licząc na tych ludziach, których mam, jak dostaję stówę kodeiny, to na stówie kodeiny zarabiam 7-8 tysięcy na czysto. 7-8 tysięcy w takich przedziałach. Ty to masz łeb. Panowie, jak już porobimy trochę tej kasiorki, to może jakiś mały wyścig sobie zorganizujemy. Jeszcze nie testowałem tego LG. A ty widziałeś, stary, masz niezłą furę. Ta żółta no, moja fura. No nie będzie takiej jeździła jak szefa LG, no nie ma chuja. Okej, a myślisz, że coś jest mocniejszego niż moje LG w mieście? Jest jakiś gość, który się naprawdę... Mam potężną furę? Znaczy, ja nie wiem, jak to ogólnie wygląda, ale z tego, co tutaj gadałem z mechanikami, bo ja na przykład na legendary nie jeżdżę, jeżdżę tylko na dyszkę, bo te legendary mnie wkurwia tylko i wyłącznie. Aha. Na dyszce są spoko tutaj mechanicy, z nimi się można dogadać, oni nam nawet, jeżeli chodzi o siłownię, to dają duże zniżki i często tam nie dopłacą jakiegoś tam tysiąca czy za część i tak dalej. A po drugie, ostatnio mnie na legendary to chcieli przewalić na siano. Jak kurwa robiłem sobie akurat furę, uzbierałem sobie na to, na karakarę i chciałem karakarę zrobić, to pojechałem do nich, to mi krzyknęli za jedną część 17 tysięcy, gdzie u dyszki zapłaciłem 13 za jedną część. Poważnie? Ja robiłem full tuning w ogóle w Legendary, wiesz? Nie, tam jest za drogo, ja ich pierdolę. Zapłaciłem za full wszystkiego 150 koła. Ja te ludzie, kurwa, mają problemy inne. Biedny grubcio, musi też zrobić swoją pierwszą dolę. Dlatego wciągnąłem go w biznes. Może odkryj się jako dealer. Epis, ktoś idzie. No trzeba wiedzieć, no, że dealowanie no, jest nudne. Nudne jest stanie po prostu i dealowanie, ale można na tym najwięcej zarobić. Ja, odpalmy jakieś radio, kurwa. Siema, mordo. Radyjko, co ci potrzeba? Stary, no to jest końcówka tematu, wiesz. Tylko musisz trójkę wziąć, albo trójka, albo nic, no. Trzymaj. Dzień, boe. A, tylko sztukę wziął frajer. A, dobry mam temat. O, siema. Ty jesteś coś? Ale spór, patrzcie na jego. Żartuję, nie no. Ja. Jeszcze plus jest, szefie, taki, że jak szef będzie jeździł na dychę, to tam praktycznie są wszyscy mechanicy, którzy brali u nas karnety, a z legendary to kurwa praktycznie nikt nie brał. Okej. Oni mają na nas wyjebane, dlatego ja mam na nich też wyjebane. Ja a może jakoś usług jest po prostu wysoka, dlatego tak się cenią? Wysoka? Raczej mi się wydaje, że ludzi w chuja robią. Trzymaj, mordo. Wtedy masz jakieś radio? No mam. O, znowu na pewno, zarzuć coś. Ej, dlaczego od ciebie biorą tyle tematu? Moi klienci są jacyś, nie wiem. No już mam... Nie znają mnie chyba zbytnio, wiesz? O kurwa, wziął ode mnie wszystko. Za jednym zarazem wszystko mi sprzedał. Zobaczcie, kurwa. 16 tysięcy gotówki mi dał od razu. I co? Ale nie, ja sobie robisz, to jest niemożliwe.
No mówię poważnie, no zobacz, weź, zobacz, zobacz no dobra, mi w kieszenie, szefie. Dobra, ale spójrz, spójrz w kieszenie, że nie mam nic kodeiny. Zobacz. Dobra, widzę, stary. Miałem cztery dychy, kurwa, ładnie poszło. No nie wiem. Dobra, to dajcie mi coś od siebie, to jeszcze, kurwa, wam opierdolę też. Będziemy mieli mniej, to szybciej pojedziemy na miasto. Masz tu 15 sztuk. A co ci potrzeba, bratku? O, dwie sztuki wziął, ale nigdy jeszcze nie udało mi się sprzedać trzech. Siema, maleńka. Trzymaj tutaj, kurwa. Dawaj potańczymy trochę, ale ty brzydka, ja już nie chcę z tobą tańczyć. Nie obrażaj, fajna. Ale nie obrażam jej, no zobacz, jak ci się podoba, to ją bierz, ja odpuszczam. Jak ona? Wow. Now is the time. Dzięki. No, hej się, maleńku, no, powiem ci, że to było ekstra, nie za nutka. I wiesz, też nie rzucamy się po oczy, bo ludzie myślą, że mamy tutaj taki swój skład melanżowy. Wiesz, tańczymy sobie tak dalej, nie ma przypału, stary, jesteśmy czyści. Najlepiej właśnie wokół siebie grubego. Dokładnie, wokół siebie dużo szumu trzeba robić. A ten łańcuch to za siłowniane, co? Jak za siłowniane? No, w sensie... Kieta ściągnąłem z typa, kurwa. A, z typa, kieta, jaha, pewnie, że tak, nie, jasne. Nie miałem, kurwa, dwie nieciekawe sytuacje na siłowni. Nie, że jestem mięczakiem, mordziu. Ostatnio ktoś mi furę pierdolną goniłem za typem karakarą, a potem w trójkę, kurwa, przyszli na siłownię. Jeden wyciągnął maczetę, drugi wyciągnął, kurwa, kastet, chciał mi zajebać, ale nie trafił we mnie i trafił w kolegę i dojebałem go kosą. Ja cię kręcę, z tobą nie ma co zadzierać, stary, dobrze. I tak to leci życie w tym Las Santos, i tak całe życie. Siłowniane nie, spokojnie, że ja szefa nie okradam. Co mam, to daję do... Absolutnie, Eliasza. nie, absolutnie. Pytam się, że za siłowniane, że tak obrotny interes kręcimy, no i dlategoż to wykwintnie, że się tak odział w to złoto. Nie, ogólnie to fajnie by było tak, tylko nadmienię, że jakby tam szef coś rzucił dla nas więcej, to by było lepiej. Pewnie Stankin też by się ucieszył. Bo tak naprawdę to malutko, kurwa, więcej się zarabia. Więcej dla was, znaczy licząc zysk. Trochę jakaś podwyżka by była dobra, podwyżka by była aktualna dobra. Giełda steridianowa, no niestety... no na pewno na koniec tygodnia wam zorganizuję jakąś dopłatę. Fajnie by było, no. Tak, może jakieś, jak to się nazywa, te... Dietę? Klubowa dieta, co wy na to? Może dodatkowe 5 posiłków? No i dorzucę wam 300 dolców do wypłaty. O, to by było już dobrze. No i git. Pogadamy o tym oczywiście pod koniec tygodnia. Jasne, gitara. Hej, cia. Kurwa, ten z aparatem. Brat bliźniak jego, ja pierdolę. To jest Stevie Willy, Willy Stevie. Aha. Co wy tu, kurwa, robicie, mordeczki? Możesz ty. O kurwa. Jebani bliźniacy, trzymajcie, ale wy w duecie nawet śmigacie po dragi. Trzymaj, dawaj to. Jasne. A z tym aparatem nie podróż wcześniej, następnym razem, jasne? Rozumiem się? Pewnie z matką mieszkają jeszcze. Willy Stinky, czy tam Steely Willy, nieważne, ważne, że są bliźniakami i biorą od nas dragi. Po streamku będzie dawana podwyżka. Wow, Pantera. Siema, mała. Ale ma kozaczki, kowbojka. Idziemy na kurczaczka do rzeźni, pokażę ci kawałek mięska. Jezus, do domu paprykasz, może wpadniesz na dwie kromki, ty, chodź. Nie, dealowanie kozackie na pewno i ten zmysł biznesowy, kurwa. Ale teksty z kurczakiem. Chyba będziesz musiał kilka radca ciągnąć od Stankina. Co ci potrzeba, bracie? Mam tylko kodeinę na dzisiaj. Siemano, czegoś ci trzeba? Mój ziomal ma wszystko. To z rapowaniem ciężko mi dalej idzie, dlatego... O nie, to jakieś dziadostwo, kurwa, stary. Dobry numer, jak? Telewizji jedzie, jedzie, Lemo Lambo, stary w drugim pokoju, kusi się z moją matką, siedzę sam czak ze Chicago nad białą matką, ubrany w dresik, cały nad czarno, ej, mam rower, chcesz się może ze mną garnąć, pojedziemy nad bagno, mogą walnąć, nic ogarnąć, pizza, tylko z pieczarką, miał być gangsterski stary shit, miał być gangsterski shit, to taka shit. Chodzić z klamką, jedną mam na twarzy, nie mieści się. Jak, nie musisz się w klamką chodzić, zawsze robię te hardcore, zawsze se robię banknot, ej. Siemano, Chappy. Sorry, to wiesz, Szoma, ale to jest z płytę jakąś tam, to są od kuzyna, kurwa, nie wiem o co chodzi. W życiu bym nie słuchał takiej hołowy, sorry, bracie. Tak, masz mój numer też w środku, jak coś możesz dzwonić. Jest, trzy sztuki, ty, może to działa, może ta muzyka na nich działa. Dobra, to puszczę coś zajebistego. To jak się szefowi nie spodoba, to pierdolę, rezygnuję z siłowni. Nie, musisz puścić, może, a jak się puszcza to radio, jak to się obsługuje? Trzeba znaleźć na aplikacji YouTube piosenkę jakąś i tam jest takie coś jak link. Ten link z radia wkleja się tutaj w radio, żeby zapisać. Butas mój pachnący niczym gwiazda. One w promie twoim ciągle chuj mi stoi. Łysy anioł dziwko, już go znasz. Fajne masz piździsko, te byś miała ślisko. Butas mój pachnący niczym gwiazda. Dobra, może skończmy już z tą muzyką. Naprawdę byśmy ci się bawię.
A, to jest coś lepszego. Hela! Pierdolę sobie konia! Sobie konia! I ja! Rozpierdolę sobie chuja konia! Jezus! Pierdolę sobie gówno! Jesteś dla mnie kurwą! Rozpierdolę sobie gówno! Twoja matka zwykła kurwą! Ja rozjebałem sobie fiuta! I ja! Nie no, przesadzam. Ściągam se do carza puchę. Muszę bawę sobie gnieść. Potem odbyt sobie zjeść. Piwo sobie wypić też. Kurwo, mówię precz. Chuj sol dla mnie. Kurwo, dam mnie. Jak oglądam, gówno dam mnie. Gówno. Chuj stoi dla mnie. Kurwo, dam mnie. Jak oglądam, gówno dam mnie. Kurwo. Ale konia pije piwo, twoje...